3 listopada odbyła się narada z udziałem przedstawicieli zarządu dróg wojewódzkich oraz kierownikiem robót ronda. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z sieciami podziemnymi. Wziąłem udział w przedsięwzięciu, w rozstrzygnięciu konkursu Barwy Jesieni, które zostało zorganizowane przez Przedszkole Miejskie w Kcyni. W tym samym dniu spotkało nas kolejne nieszczęście z płoną barak, które mieszkamy w Błogowińcu. Tym, którzy przyczynili się do szybkiej reakcji i uratowania życia ludzkiego, przede wszystkim dziękuję słowem podziękowania serdecznie panu Łukaszowi Warkowiakowi, Straży Pożarnej, Policji oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 4 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin, które dotyczyło budżetu na rok 2017. 7 listopada odbyło się spotkanie z panem profesorem Adamem Dąbrowskim, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników. Spotkanie dotyczyło uhonorowania profesora Jana Czokarskiego wielkim kamieniem milowym. Odbyło się posiedzenie kapituły w sprawie nadania honorowego obywatela panu doktorowi Józefowi Jacynie Onyszkiewiczowi, co w dniu dzisiejszym państwo uchwałę przegłosowaliście. Za to raz jeszcze serdecznie dziękuję. 8 listopada odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana wspólnie z Urzędem Pracy Miejskiej Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczestniczyło w niej ponad 60 mieszkańców z terenu gminy Kcynia. Ostatecznie praca otrzymała na dzień dzisiejszy 18 osób rozwiązane z dnia wczorajszego. 10 listopada odbyła się kolejna narada Komisji Mieszkaniowej. Dotyczyła ona omówienia spraw związanych z zapewnieniem mieszkań pobożącym z Głogowicy. Tego samego dnia spotkałem się z jego ekscelencją biskupem Janem Tyrawą. Spotkanie dotyczyło odszkodowania za grunt zniszczony pod budowę ronda. Wraz z zastępcą tego samego dnia przeprowadziliśmy ilustrację miasta. 11 listopada oczywiście odwróciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W godzinach południowych wraz z zastępcą uczestniczyliśmy w wieczorze Pan Pieszyszny, który odbył się w zakładzie poprawki. 12 listopada wraz z zastępcą panem Skarbnik, kierownikiem referatu finansowo-budżetowego, pracowaliśmy nad ostateczną wersją projektu budżetu gminy na rok 2017. Wraz z zastępcą odbyliśmy spotkanie z europosłem Januszem Zemkę. Spotkanie dotyczyło sytuacji w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz przedstawienia przez europosła sytuacji w Europarlamencie. Tego samego dnia zastępca uczestniczyła w przekazaniu przez koło łowieckie do rzeźby świętego Huberta dla Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Turzynie. Natomiast ja w godzinach popołudniowych brałem udział w koncercie Eleni, który zbywali blisko ponad 400 osób. Za wspaniałą organizację dziękuję pani dyrektor Głównego Centrum Kultury i Biblioteki oraz pracownikom centrum. 13 listopada odbył się wieczór patriotyczny w Sipiorze. 14 listopada odbyła się narada dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych,
której uczestniczyli pani Anita Życzka i pan Tadeusz Szymański. 15 listopada odbyliśmy spotkanie z panem prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, panem Henrykiem Grobelnym. Spotkanie dotyczyło wycieku wody na ulicy Poznańskiej. W ramach serii Ciekawych Świata w godzinach liczonych odbyło się spotkanie z prymasem seniorem, arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. 16 listopada odbyło się otwarcie ofert na budowę ulicy Szymborskiej. Wpłynęło 6 ofert, z których najtańsza wyniosła 305 687 tysięcy. To jest 61% wartości kosztorysowej. Tego samego dnia wraz z zastępcą wizytowaliśmy drogę, budowę drogi w Krótkowie. Na dzień dzisiejszy jest już położony asfalt. Odbyliśmy również w tym samym dniu spotkanie z panem Adamem Ciechanowskim, inspektorem nadzoru budowy ronda, a następnie z panem Mirosławem Kionikiem, dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich. Spotkanie dotyczyło konieczności wymiany sieci kanalizacji deszczowej. Zwróciliśmy uwagę na powolny postęp prac i w ślad za rozmową skierowaliśmy pismo w tej sprawie, które pozwolicie państwo, że odczytam. Zostało skierowane do Biura Rady, ale pozwólcie państwo, że odczytam. Pan Mirosław Kielnik, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Bydgoszczy. W związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich 241 i 247 w Cyni, zwracam się do pana dyrektora z prośbą o interwencję w sprawie stanu zaawansowania prac. Z naszych obserwacji wynika, że prace nie postępują właściwie. Roboty prowadzone są tylko w dni powszednie do godziny 15, często nie od samego rana. Przez niewielką grupę pracowników, co niewątpliwie negatywnie wpływa na ich pozycję. Mniejszej opinii przyjętych tych prac nie pozwoli na terminowe zrealizowanie inwestycji, co w związku ze zbliżającym się okresem zimowym może spowodować jeszcze większe utrudnienie. Jednocześnie informuję pana dyrektora, że samochody ciężarowe nie przestrzegają zalecanych objazdów, w związku z czym zniszczona została droga gminna, część ulicy Dworcowej. Również w tej sprawie proszę o interwencję. Takie pismo skierowaliśmy do dyrektora zarządu wojewódzkiego. Nie licząc telefonów, które są wykonywane, i nie licząc ilustracji na rondzie, tak ta sprawa wygląda. 17 listopada pani zastępca uczestniczyła w spotkaniu z panią Dorotą Stanek, dyrektor lokalnej grupy działania. Spotkanie dotyczyło bieżących naborów wniosków. Ja wziąłem udział w forum samorządowym, które odbyło się w Krzysieku, podczas którego pozostaliśmy stanowisko samorządu województwa oraz samorządów lokalnych regionu Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. 18 listopada pan kierownik Rady Rady Edukacji, pan Wojciech Jaskulski, uczestniczył w forum edukacji, forum oświaty samorządowej, podczas którego omawiano reformę systemu edukacji. Wraz z zastępcą przeprowadziliśmy obraz gruntowych w Sikle i Studzienku. W tym samym dniu, 18 listopada, odbyło się szkolenie z podatku VAT dla pracowników urzędu. W godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu zarządu gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie dotyczyło wyboru komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendant nie został wybrany. I spotkanie, kolejne zebranie odbędzie się, zaplanowane jest na 12 grudnia. Wraz z 20 listopada, wraz z zastępcą braliśmy udział w uroczystościach kończących profil osierdzia połączonych z poświęceniem odrestaurowanej parwarii. Uroczystością przewodniczy jego ekscelencja biskup Jan Tyrama. W tym miejscu ponownie wyrażę serdeczne podziękowania księdzu kanonikowi Michałowi Kostyckiemu za trud pracy włożone w przywrócenie świetności naszej świątyni. 21 listopada zastępca uczestniczyła w obchodach Dnia Pracownika. Z tego miejsca raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim pracownikom miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za trudną, wyczerpującą pracę, które nie liczą czasu ani godzin w swojej pracy, co udowodniły panie pożaru Bogowińca. Wraz z panem prezesem Henrykiem Grobelnym uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z panem dyrektorem Michałem Dorotą,
Spotkanie dotyczyło realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Zastępca uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komisji Mieszkaniowej. W godzinach popołudniowych wzięła udział w obchodach Dnia Seniora w Dębor-Burzy. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, trwają prace przy budowie chodników przy drogach powiatowych. To jest dzięki bardzo dobrej inwestycji. Z 22 listopada zastępca wraz z panią radną Janką Ludzką uczestniczyły w spotkaniu z dyrektorem cukrowni w Nakle nad Notecią. Spotkanie dotyczyło niszczenia dróg lokalnych przez samochody wywożące burady. Następnie odbyło się spotkanie z dyrekcją zarządu dróg powiatowych dotyczące w szczególności budowy chodnika w Spokuleckiej wsi. Odbyło się to kolejne spotkanie grupy roboczej do spraw reorganizacji oświaty w naszej gminie. Spotkałem się w tym samym dniu z rodzicami niezadowolonymi z działalności MLKS Pożywczynia. Zarzuty dotyczyły braku treningów dla dzieci w wieku 15 lat. Spotkaliśmy się również z kierownikiem budowy drogi Wilkowiec i budowy ronda. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących. 24 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział pani Jadwiga Rosinek i pan kierownik Adam Kaczmarek. Posiedzenie zostało zwane w związku z rozprzestrzenianiem się pomorem afrykańskim świń. Tego samego dnia spotkałem się z przedstawicielami podatników oświaty w Bydgoszczy, którzy przedstawili raport ewaluacji szkoły podstawowej w Dobryszewie. Raport nie zawiera żadnych uwag. Tego samego dnia odbyła się czwarta już w tym roku giełda pracy. Spotkanie wzięło ponad 30 mieszkańców naszej gminy. O efektach poinformuję Wysoką Radę na następnym posiedzeniu. Natomiast zastępca wzięła udział w obchodach Dnia Seniora zorganizowanych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki. Jednocześnie wszystkim seniorom w naszej gminie składam serdeczne życzenia zdrowia, radości i uśmiech. Szanowni Państwo, przy bardzo dobrej współpracy z zarządem dróg powiatowych i z starostem powiatowym trwają prace przy budowie chodnika dróg powiatowych. Wykonane zostały już chodniki w Kurzynie, Mieszkowie. Obecnie trwają prace w Dziewierzewie. Będą jeszcze wykonane chodniki w Tobieszewku, Skalówce i Smoleckiej wsi. W międzyczasie przygotowane są już dokumentacje na projekty dróg w Kwaliszewie, Dębogórze, Mieszkowie, Dębogórzynie i na ulicę Łąkową i Kwiatową. Przygotowane są również wnioski do LGD i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy placu zabaw w Brokolinie, siłowni w Cyni, Wiesiadników w Ochotnicu, świetlicy w Turzynie oraz sieci wodociągowej w Studzienkach i Józefkowie. I na zakończenie, Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo. Tak się zdarza, że od dłuższego czasu to my zwracamy pieniądze, a otrzymałem pismo, że tym razem ktoś nam wróci pieniądze. Od momentu pożaru w Karmelicie minęło dobre 7 miesięcy i po wielu staraniach udało się, zresztą przeczytam. Informuję, z uwagi na wysokie koszty poniesione przez gminę Cynia w związku zareagowano na wyżej na zagrożenie pożaru w Karmelicie, przeciwdziałania zagrożeniu zaangażowania był powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, jak również zarząd powiatu nakielskiego na posiedzeniu 7 listopada 2016 roku wyraził zgodę na refundację przez powiat nakielski części kosztów poniesionych przez gminę Cynia w wysokości 16 017,86 zł. Refundacja dotyczy kosztów poniesionych na zakup pół masy filtrujących oraz materiałów i środków czyszczących oraz obsługę akcji gaśniczej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, m.in. uporządkowanie terenu w trakcie akcji gaśniczej i po jej zakończeniu. Przekazanie środków finansowych wymaga podpisania porozumienia pomiędzy powiatem nakielskim a gminą Cynia, które będzie mogło nastąpić po przyjęciu przez Radę Powiatu Nakielskiego odpowiednich na budżecie powiatu
Nakielskiego na rok 2016. Jednocześnie informuję, że sesja Rady Powiatu, podczas której planowane jest przyjęcie zmian, odbędzie się 30